Było piekło. Masakra. Był ogień. Masz może trochę wody? Trochę na rękach chodziłem, trochę pływałem kraulem w bagnie. No, raczej szaleńcy. W pewnym momencie brakło nam trochę hamulcy, ale nadrabiałem to wszystko butami, zelówki straciłem. Powiem wam, ten cały ekstrem to jedna wielka ściema. Rwią się liny, zrywają się blokady, niszczą się auta. W tych elektrykach, tam dopiero jest walka, tam dopiero trzeba się nauczyć myśleć. Proszę cię, wróćmy z powrotem tam, gdzie byliśmy, na bazę, tam było słoneczko, można było się popalać. Organizator mówi welcome to hell i witamy w piekle. Dlatego z tego względu, że jest naprawdę bardzo ciężki teren, nie wypacza żadnych błędów. Lagier, jeszcze raz lagier. To jest raj dla naprawdę prawdziwych twardzieli. Jestem tego zdania, im ciężej, tym lepiej. Także jeśli jest naprawdę ciężki raj, to jest bardzo dobrze zapamiętany i jest naprawdę fajnie. Odcinek nocy, jak to odcinek nocy, to był przesiew, można powiedzieć. Zawsze jest najtrudniejszy. Także były odcinki, gdzie odcinek jeden OS jechali w zasadzie 2,5 godziny nawet. Masakra, ani mi nie mów, to jest gorzej jak masakra. Rajd troszkę może jakby miał późniejszy start i drugiego dnia by było lepiej, bo po 2 godzinach snu, no to jesteśmy naprawdę mocno, mocno wyorani. Przyjechaliśmy tutaj, żeby zrobić rzeźnię. Rzeźnia. No rzeźnia jest naprawdę bardzo ciężkim terenem. Słynie z tego, że wykańcza bardzo dużo samochodów. Zazwyczaj przejeżdżają tylko najlepsze ekipy. Prawdziwe piekło. Rzeźnia z karty rozdała, jak można powiedzieć. Jeżeli nikt nie był, to polecamy, tak szczerze mówiąc, bo jedna z lepszych prób w Polsce. Następny raz lecę w elektryku. Dobrze.
No i na koniec Roman mi mówi tak, Dagmara, wiesz co, weź tutaj, no oszczędź tego pilota, no patrz, no facet jest zmęczony. Nie, no ty jesteś zmęczony? Nie! To było, wiesz, praktycznie ostatnie metry. A tak a propos Romka, to w przyszłym roku powiem, no stworzyłem potwory. Ja chciałam powiedzieć, że jeszcze klimat tworzą ludzie, więc oczywiście całe otoczenie, Putin, który jest naprawdę mega pozytywnym gościem. Naprawdę, tak dba o zawodników, bo zawodnik dla niego to jest chyba numer jeden. Nie chyba, na pewno to jest numer jeden. Sztuką pokonać Mordor. Każdy, kto tutaj przyjeżdża, wie, na co się pisze. Rajd moim zdaniem, no, jeden z fajniejszych w Polsce. Jest tak ciężko, że kto dojedzie do mety, no to jest mega szczęśliwy, tak jak my teraz. A miejsce? Miejsce bierzemy zawsze pierwsze wolne. Jakie rozdają? Trochę kamerę przylałem.